Hej, witajcie, z tej strony Unuker, a w dzisiejszym filmie będzie opis SP4 wojownika, czyli Berserkera. Ta karta specjalisty posiada element mroku, co czyni ją bardzo dobrą kartą na akt trzeci. Zarówno do dropienia piór anioła, jak i pojedynczych przedmiotów. A więc zaczynając. Pierwszym skillem u Berserkera jest cios. Wygląda on następująco. Drugim skillem jest duży zamach. Atakuje on obszarowo w odległości 3 komórek. Następny jest skill, który nazywa się tak samo jak karta specjalisty, czyli Berserker. Jest to skill typu kamikaze, ponieważ zabiera nam obronę i dodaje atak. Na pozycji czwartego skilla znajduje się atak fal dźwiękowych. Jest to po prostu nic innego jak szybkie dobiegnięcie do przeciwnika. Kolejną umiejętnością jest nad twarzą. Ten skill powoduje to, że zawsze trafiamy, mamy na to 100% szans oraz 50% szans na oszołomienie. Kolejny jest atak obłędu. Ten skill jest bardzo przydatny, ponieważ to, co on może wywołać, czyli niemoc, ma 5 poziom, co oznacza, że na rajdach typu Glacerus możemy to bossowi normalnie dać, a sam skill posiada takie oto bonusy. Dalej mamy złamanie obrony. Jest to debuff, który możemy umieścić na każdym przeciwniku, posiada on 5 poziom i możemy dzięki niemu zmniejszyć obronę przeciwnika o 5. Trzecim od końca skillem jest uderzenie adrenaliny. Atakujemy nim potwory w linii prostej. Kolejnym skillem jest życie i śmierć. Jest to kolejny skill typu kamikaze, ponieważ kosztem naszego zdrowia zwiększamy naszą energię mroku. I ostatnim, czyli lastem, jest tnące tornado. Jest to atak obszarowy, atakuje on wszystkich przeciwników dookoła, a przy tym efektownie wygląda. To tyle, jeżeli chodzi o przegląd SP4 wojownika. Jestem Unuker, dzięki za oglądanie, pozdrawiam was i cześć.